To będzie ciekawe. To co, zaczynamy kolejną zabawę. Kto z zawodników? Ja czytam pytania, zawodnicy typują, kto ich zdaniem jest najbardziej zbliżony do tego opisu. Pierwsza osoba, najlepszy z zawodników pod względem technicznym. Odwracamy tablicę, jak wasze typy? Rafa i Janusz Gol. To co, kto waszym zdaniem, Rafa czy Janusz jest lepszy technicznie? Ja się zgadzam i z Michałem jest też więcej zawodników, może co, to i to. Co jest technicznie na to bardzo dobrze. Nie wiem, co ty myślałeś? Kogo miał Leśnina? Ja pomyślałem o Pele. O Pele, tak? Jest ich więcej. No to od razu. Ale to dobrze świadczy o drużynie, że jest wielu technicznych zawodników. Kolejne pytanie. Teraz z boiska przenosimy się do kuchni. Który z zawodników najlepiej gotuje? Okej, okay. To jest trudno powiedzieć. Bo nie mamy okazji tego sprawdzić jakoś. Ty już masz? Na 3 litery? Co to było? Wracamy. Zapraszam, kiedykolwiek. Ja. Okej. Okay. To w opisie do tego filmiku podamy kod do klatki Michała. Zapraszamy wszystkich. Mogę zapisać tutaj i pokazać. Nie, naprawdę staram się. Można kiedyś, jak ktoś będzie chętny. Tylko nie za często, tak? Ale on ma małe doświadczenie, bo dopiero dwa tygodnie, czyli... A czy pesto sprawdziłeś, jak gotuje wdówka, czy bazujesz, nie wiem, na zdjęciach? Nie, raz... To jest właśnie tak. Raz słyszałem, opowiadał komuś jakiś przepis. Tam, że ja kto ma żonę, to mu żona, nie? Gotuje i dziewczynę. Ja na razie jestem sam, to muszę sam gotować i myślę, że dam radę. Z kimś tam rozmówię na temat. Mnie to smakuje, no nie miałem jeszcze możliwości komuś, no miałem właśnie, ale nie było dużo ludzi, którzy próbowali. Który z zawodników najlepiej tańczy? Nie chodzimy na imprezy, nie wiemy. No właśnie, ale szatnie jest kiedyś. Szatni jest widać kiedyś, a ja myślę, że to jest on. Ale nie pokazuję tego za często, ale jak zatańczy, to... Może trafimy tego samego? Nie. Nie? Diego i Korne. Diego. Ale pozycja. Pozycja w takim razie zobowiązuje boczny obrońca w prawym. Diego nie ma taki brazylijski styl fajny. Ale może być, no. Taki latino. To kolejne pytanie, z kim na wakacje najlepiej się wybrać? Z zawodników? Jest dużo tego. Ze wszystkimi jest dobrze. Tylko naprawdę jednego. Ja już się wybrałem, to już. Tylko naprawdę jednego, z kim by chciałem jakieś wakacje, imprezkę, tak? Jest więcej, no. Jest więcej. A jednego napiszemy. Ja już jednym byłem i było się podobało. Naprawdę jest dużo, ale chciałabym spróbować z nim kiedyś. Myślę, że by była dobra imprezka i dobry relaks i zabawa. Ja już z nim byłem, mi się podobało, tego napisałem. Ja myślę, że z Ludzką by było fajnie. Byłoby o czym mówić potem. Byłoby ciekawie. Byłoby ciekawie. Dzieli się, no. To powiedz, Michał, jak wakacje z kapitanem? Więcej zwiedzania czy wypoczynku? Jakie to były wakacje? Wypoczynku. Graliśmy dużo siatkówkę. Byliśmy jednym zespołem przeciwko Damianowi Dobrowskiemu i Rimaniakowi. Znaczy nam w koniecznym rozrachunku chyba przegraliśmy o jeden mecz. Ale dobrze było. Powtórzyłem by to. Może jak Lucek będzie widział filmik potem, to się zgodzi z nami i pójdziemy kiedyś. I spróbujemy jakieś wakacje. No dobra, to... Który z zawodników najczęściej się spóźnia? Kto sponsoruje najczęściej suszy? To też można całą tabelę pisać. Ale nie, jednego. Ale ja mówię, nie ma, już nie możemy napisać. Już nas opuścił? Ja napisałem tego, którego najbardziej jesteśmy powinni pilnować. Ja napisałem właśnie najwięcej doświadczonego piłkarza, jest naszego kapitana. A... Nie spóźnię się za często, dlatego napisałem, bo ostatni raz się spóźnił i ja lubię do niego ciągle coś podpowiadać i no po prostu... I po prostu lubisz go denerwować. Denerwować go lubię i dlatego go napisałem i naprawdę
przychodzi na czas ciągle, tylko teraz się mu zdarzyło i dlatego, że jest kapitan i te rzeczy, że jest tak właśnie doświadczony i dobry człowiek, ale za ten raz musiałem go napisać po prostu. To kolejne pytanie. Który z zawodników jest największą marudą i dlaczego CP? Okej. Okay. To jest... Największa maruda? To jest... Od razu napiszę. Ja myślę, że zgodzimy. To da, tak? Dobra. To damy to samo. No nie wiem, zobaczymy. Nie? Zobaczymy. Czekaj, to nie słyszymy się, żeby mamy to samo, żeby trafić. No spróbuj. A już widzimy, że mamy to istotne. No, oczywiście. Alex. Ale będziemy teraz. Tak, ale będzie teraz wszedł. Jazda. Za Dima, ale nie, muszę powiedzieć, że ja dużo marudzę. Ale to jest tylko takie, nie, na chwilę. Trzeba coś ciągle pomarudzić, nie? Jakby nie marudziliśmy, to by kurde sobie miałem i potem by mi głowa strzeliła. Czyli jest ich więcej, ale myślę, że wygrywa na wszystkim. Trafiliśmy go, czyli no. Może być coś na tym prawdy. To kolejne pytanie. Co prawda, z tego co słyszałem, to może niepotrzebnie staraliście odpowiedzieć. Kto jest najlepszym DJ-em w szatni? DJ-em, tak? No to muszę też napisać, bo mam tylko kuśnienie. No to są. To nie muszę to skrzesz. To samo wmazać. Bo on jest odpowiedzialny za ustawienie nie muzyki przed meczem. Jest odpowiedzialny i dobrze. I na razie mu dobrze idzie, bo jesteśmy drugi w tabeli i dobrze nas tam pobudza przed meczem. Tak, fajne piosenki, każdemu się podobają. No i... To ostatnie pytanie, ale takie najbardziej pozytywne. Największy żartownik w szatni. Też jest ich więcej, ale mnie się podoba jak... Ty wpisałeś już? Mhm. Szybko? Ale to ja napisałem tak, że mnie się podoba bardzo, jakie on ma żarty, ma bardzo podobne żarty do mnie, czyli dlatego. Mhm. Dlatego on. To ja nie wiem, komu napisać. No to pokazujemy. Nie mam nikogo. Nie masz? A ty Sibili, kogo masz? Ja mam Rafu. Nie wiedziałem, kogo pisałem po prostu. Ale potwierdzasz? Rafa często może żartuje? Tak, może być. Jest taki bardzo pozytywny człowiek i, no i dużo żartuje. I to się mi na to podoba bardzo. Dobra, to dziękujemy panowie za dzisiejszy odcinek. Jeżeli nasi widzowie mają jakieś pytania, to śmiało zostawiajcie je w komentarzach. Zapytamy w następnym odcinku kolejnych zawodników.